Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dzisiaj ponownie w grze Hogwarts Legacy. No i tak, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy poza murami szkoły. Głównie dlatego, że stwierdziłem, że dzisiaj właśnie będziemy się bawić w surowanie na miotle. Za tym idzie różne wyzwanie i tym podobne, więc no. Biegniemy szybko do tej tam. Nie, do tej Meldy, czy jakiej tam. Już to zrobimy, oczywiście zobaczymy, jak to będą te wyzwania wszystkie wyglądać. I miejmy nadzieję, że po prostu będziemy mogli bez problemu się tym zająć. Nawet w celu tylko i wyłącznie ulepszenia sobie prędkości miotły, stabilności miotły, czegokolwiek innego, co sam miotłą można zrobić. A tak, tutaj na mnie woła hejty puchanie. I ciężko zauważyć, że jestem puchany, mając szatę z jakimś żywym złotem, czy co jest z symbolem Hufflepuffu. Ale świetna jest ta szata, podoba mi się. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Musiałem odpowiedzieć. Slytherin Quidditch captain, jealous of you. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the best. Okay. Flyer. Okay. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Okay. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Zobaczymy, czy to będzie wyścig, czy tylko ja dosłownie będę się tutaj przebić jej czas. Okej. Okay. Czyli muszę rzeczywiście po prostu być od niej szybszy. Dobra. Okej. Okay. Chyba nie będzie to aż takie trudne. O nie, ominąłem jedną. A chyba trzeba wszystkie bańki zbierać, żeby to było realne. Niestety nie dałem rady. No nie. No nie. Nie, nie, ja tu chyba zaraz zepsuję. Jeszcze nie wiadomo, czy mu leciał mi powoli. Ale trudno się mówi. Może uda się jakimś cudem właśnie wyjątkowo to wszystko pozaliczać, nawet z pominiętą jedną obręczą i pominiętą część baniek. Spokojnie, Gwiezdny Kluczu, dasz radę. Wierzę w twoje umiejętności, chociaż sam jestem Gwiezdnym Kluczem, więc nie powinienem się wypowiadać, ale tak. Challenge nadal, jakkolwiek, po prostu w wykonaniu tak, przypomina mi, powiedzmy, stare czasy, kiedy się grało w gry, gdzie takie wyzwania były na porządku dziennym. Ja kończę do końca takiego typu, oczywiście, no ale wiecie, o co chodzi. Nadal jest to przyjemniejsze dużo niż pewne, jakby to powiedzieć, latanie samolotem z odwróconym sterowaniem w celu wlatywania w obręcze z chmur na czas. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek była jakaś gorsza sekcja latająca od tego? Chociaż dobra, może jeszcze w starych grach serii LEGO. Tam, powiedzmy, że właśnie LEGO Gwiezdne Wojny, czy coś takiego. Ale dobra, daliśmy radę. Mimo tego, że mamy karę za jedną obręcz. Świetna robota. Tak, chyba tylko tam ewentualnie właśnie pierwsza sekcja latająca w LEGO Gwiezdne Wojny. Pierwsza część filmowa, czy to prequele. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Okay. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Niech jest w porządku, w porządku, nie? W porządku. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll okay. See next time if your win here was more than just a fluke.
whilst on an errand for Albie Weeks. Dobra, dobra. Więc teraz wracamy do Albiego Weeksa. Miejmy nadzieję, że to, co nam będzie oferował, jest rzeczywiście przydatnym ulepszeniem miotła, nie jakimś, będzie wiem. Jeśli będzie lepsze, no to świetnie, będziemy jeszcze lepiej latać. I jak mówiłem, dzisiaj chciałbym właśnie skończyć ten wątek ulepszania miotły, na tyle, na ile możemy. I ewentualnie później, chyba już jakieś zadanie główne, ewentualnie, no, poszukać tego trolla, żeby zaliczyć zadanie na... Nie będę, jak się nazywa zaklęcie, ale na D, coś to takie uderzające w podłogę. Zornaj ogólnie. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my works had potential all along. Tak. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Okay. How to address the issue of altitude as it relates to speed? To jest ważna sprawa. Czy mamy ulepszenie miotły, czy musimy jeszcze kupić? A może nie mamy w ogóle? Mamy w ogóle. Właśnie przy okazji jeszcze... jakąś chyba nową miotłę jedną zdobyliśmy. Nie jestem pewien, która to była. Więc przeklikam wszystkie. Przy czym nadal będę latał na tej, najbardziej mi się podoba. Ale no. Teoretycznie coś tam jeszcze jest. Dobra, fajnie. Zaboczna ukończona. Jeszcze poziom? Nie. Jeszcze nie. Dobra. Nie jest to istotne. Najistotniejsze jest to, czy mogę kupić już ulepszenie, czy nie. Nie mogę. Bardzo szkoda. No cóż, to w takim wypadku zrobię... Hello again! I've got spectacular news! The broom upgrade's ready! Ha! Stop by the shop when you can! Chciałem powiedzieć z innymi czymś innym, ale oczywiście gra jak zwykle nas strolowała. Tu mamy ulepszenie miotły. Większe przyspieszenie i prędkość twojej miotły za 1000. Drogie, ale niech tak będzie. To jest tak, czy mamy jakieś rzeczy na sprzedaż? Oczywiście, że mamy, to przy okazji też, no, wywalimy, bo czemu nie. Są to oczywiście też takie niezidentyfikowane, bo jak widać, chyba zapomniałem identyfikować po ostatnich spotkaniach. Ale tak, to co niezidentyfikowane, to sobie zostawimy, bo... Po prostu może się okazać, że ma nowy wygląd, którego jeszcze nie znamy. Zostawić. Dobra, udało się kupić od razu ulepszenie miotły i coś więcej tu będzie. Half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumors of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Oczywiście, że tak. No, przecież ulepszenie miotły to są super sprawy. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. A, wybaczcie. Wybaczcie, ale tak... ten płuca musiałem wypić. Może tak to określę. Niestety. Ale dobra, mapa świata. I zobaczmy, dokąd to prowadzi. Znowu gdzieś dalej niż poprzednio. Dobra. No to wsiadamy na miotłę i sruniemy. Byleby tylko uzyskać dostęp do kolejnych ulepszeń. Jak mówię, dzisiaj chciałbym się na tym skupić, żeby mieć już maksymalnie emocjonalną miotłę. Stack 3 i czy czuć różnicę? Powiedziałbym, że tak, że nawet na tym takim tempie zwykłym tutaj czuć różnicę. Na tym czuć? No, wydaje mi się, że też, chociaż pewien nie jestem. A na tamtym
W sumie tak. W sumie tak, chyba. Wydaje mi się, że to... A może to by lepiej działa inaczej? To tylko moje wyobrażenie. A wydaje mi się, że właśnie przy jakimś tam... przy niskich wysokościach, blisko terenu, relatywnie blisko terenu, ja to w ogóle nie zużywa tych energii do super przyspieszeń tych swoich. Ale dobra. Dobra, zobaczymy, co tym razem powie. Another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Wszyscy przed tobą uciekli, wiem o co chodzi z tym... Tak, nagle pytaniem, ale dobra. Nie będę wredny, bo... Nie czuję potrzeby być wrednym. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. Well, they sit around and hope to be the best. I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Oczywiście, że tak. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Pewnie będzie podobne, więc znaczy, że mogę zlamić bardzo łatwo. A z drugiej strony mogę też perfekcyjnie sobie poradzić, nie przejmując się niczym. Ale dobra. Dobrze. Proszę bardzo, czemu jestem na trybie powolnego latania? Powinien być na tym trybie cały czas. No. No nie, no zlamiłem to totalnie. Ktoś mówi, że tu będzie ciężej przebić rekord, jak będę jeszcze miał bańki. Ale dobra. Może damy radę. Może jeszcze nie wszystko stracone. Dobra, 3 z 4 baniek zdobyte. Kolejne 3 z 4. Jest dobrze, chyba. Nawet bardzo bym powiedział. Jak na moje standardy. No i oczywiście muzyka. Nadal pierwsza klasa. Bardzo mi się podoba po prostu. Chociaż to mogę powtarzać cały czas o tej grze w sumie. Bo ogólnie mi zaskakuje, poza tym symptomem głównego bohatera, to pozytywnie pod wieloma względami. Naprawdę pozytywnie, no. Okej, są jakieś tam może mankamenty. Powiedzmy, że Alhomora sama w sobie też jest trochę męcząca, czy te inne znajdźki, które... Ciężko, powiedzmy, w jakikolwiek sposób śledzić, w których obszarach się już je zbierało. Czasami. Zresztą może być moje niedbalstwo. Sam problem, powiedzmy, faktyczny tego... samej gry, więc... Powiedzmy, że to nawet nie obniża mojej oceny, pomijając kwestię samego tego, że... Nawet gdyby to miało obniżyć ocenę, nadal jest to świetna gra. Na tle innych takich nowości, bądź pseudo-nowości, z którymi się mierzyłem. No, wszechność na pewno jest wysoko przez to, że jest to gra... Ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak to określić. Na pewno ma to elementy takich typowych statystyk z RPG-a czy coś, ale jest to gra może... Ma to przygodowa, historyczna... Nie wiem, jak to określić, choć historyczne jest to złe określenie. Na pewno RPG, de facto, jak to jest jak najbardziej odgrywam tej rolę, tego uczenia i tak dalej, ale no nie chodzi mi teraz o klasyfikację, ale jest to ten typ gier, który uwielbiam, a którego ostatnio ciężko mi znaleźć porządne, dobre tytuły nowe. Anyway, you didn't do abysmally, I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. Okay. See okay. You at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. Na razie to jest bardzo proste w sumie. Spodziewałem się, że będą tu większe jakieś takie właśnie trudności czy wyzwania, ale okej. Okay. A to znowu do Hogsmeade, czy jeszcze nie? Tak, znowu do Hogsmeade, więc spotkam się już na miejscu. Dobra. Mhm.
Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. Okay. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Okej, okay. Czyżby gra znowu miała mnie strollować? Czy może tym razem nie? Teraz się zobaczy. Więc no, tylko chwilę tutaj się trzeba pokręcić. I zaraz powinno być wszystko załatwione. Jeśli nie, to jestem skłonny nawet... Jak to się nazywa, zmienić porę dnia, byleby tylko trochę czasu minęło. Uwaga. Wygląda to, że chyba nie. Nie wiem, czy to znaczy, że potrzeba więcej wątków głównych, więcej poboczniaków, czy co. Ale dobra, tak czy inaczej. Zdobyliśmy nowe zaklęcia w tym Flipendo. Tamtą Glacius, czy jakoś tak, więc... Wydaje mi się, że teraz może być dobry moment, jak zwał, tak zwał. Na to, by spróbować co najmniej moich sił z zaklęciami, jakimi zaklęciami, wyzwaniami Merlina. Zagadkami, testami, próbami. Wiadomo, o co chodzi, więc tak. Lecimy po prostu i skoro nie mogę tam tego, co przynajmniej to mogę zawsze. No i przekaz, będziemy wyszukiwać trollów. Trollów, troli, no wiadomo, o co chodzi. Byleby tylko mieć, jak zdobyć ich smarki. Wiem, że trochę chyda, fuj, i tym podobne, no ale... Tak już bywa. Jeszcze jest test, Merlina? Nagle go nie widzę, ale dobra, nie przejmujmy się tym, tu jest też jakiś... Być może będzie to coś, co... Coś, co będę w stanie wykonać. Oj tak, jeden z najłatwiejszych, jaki znam. Tutaj zresztą będziemy musieli tylko zestrzelić te kulki, więc... No. Jest to relatywnie proste. Największym wyzwaniem w tym momencie będzie, jeśli już zlokalizowanie jakiejś jednej, która gdzieś leży w dziwnym miejscu czy coś. Same kule są bardzo proste właśnie do wykonania. No, i przykład jest jeszcze Revelio, które zawsze może pokazać, gdzie one są. Ale tak, to jeszcze nie wszystkie. Teraz oczywiście poszukam, więc... No nie, Revelio już pokazało, gdzie one są. Widzicie? Świetna robota, Revelio. Nie ma co się przejmować jakimiś takimi drobnostkami. Szczególnie w takim teście jak ten, który... No, jest, jak mówiłem, relatywnie łatwiejszy niż co niektóre inne. Okej, okay, tam jeszcze coś jest. Oczywiście to zestrzelę przy okazji tutaj woreczek, więc dziękuję za te 5 monet, które dużo nie zmienią, ale nadal się przydadzą. I dobra, zrobione. Zrobione. Nie wiem, czy miałem się z tego powodu cieszyć, czy smucić. W sumie. Jakaś część mnie się cieszy z tego, że robię te testy Merlina, a druga się smuci, że... Nawet jej określić są prostsze niż się spodziewałem. Chociaż z drugiej strony to może dobrze, że są też tutaj te łatwiejsze, a nie tylko same te takie najtrudniejsze z najtrudniejszych. Gdyby były tylko te najtrudniejsze z najtrudniejszych, to potem się ludziom odechciewało cokolwiek robić z nimi. Ale dobra, kolejny test. Tym razem... Okej, okay, chciałem powiedzieć, że może być trudny i nie będę wiedział, co chodzi, ale... już po sprawie. Dosłownie muszę znaleźć po prostu te miejsca do podpalenia. Na szczęście... Nie, też niektóre nie trudno znaleźć. Czy to wszystkie, czy jeszcze jakieś będą? Chyba jeszcze gdzieś jakiś musi być. To zgasło. Okej, okay, dobra.
Dobra, rozumiem, o co ci chodziło. Sprytne, muszę przyznać. Trzeba po prostu w miarę szybko to rozwiązać, żeby wszystkie trzy były. Tutaj muszę przyznać, naprawdę, no, podoba mi się to, że właśnie było takie dodatkowe myślenie względem tego, co było oryginalnie pokazane z tymi słupami jako pierwszą zagadką. Więc tak, nie będę narzekał na nią. Fajna, przyjemna, nadal jedna, powiedzmy na granicy tych takich łatwiejszych do ogarnięcia, ale satysfakcjonowała mnie, tak najłatwiej mówiąc. I teraz tak, możemy lecieć dalej, przy okazji jak będziemy w pobliżu jakieś właśnie groty, to będzie można też tam się zatrzymać, sprawdzić, czy trolla nie ma. Mnie tak to rozumiem, że symbol tych grot miał sugerować gościu tutaj trolle. Będą w grotach, jeśli szukasz trolla. Oczywiście się zobaczę. Na razie jeden test. O, patrzcie, macki. Potwora z jeziora. I tak, jak to zrobimy tym razem, to potem jeszcze tutaj widzę balony, którymi też się zajmiemy szybko. A potem może jakiś wątek główny, albo jakiś inny poboczny, którego mam. Okej. Co teraz? Nie ukrywam, chciałbym wiedzieć, co teraz. Po prostu jest? Co? A. Nie, okej, bo szczerze to naprawdę nie rozumiem. I okej, jeszcze przy okazji widziałem, że są dwie odmiany Błotoryjów, więc dla bezpieczeństwa będę rzucał po prostu. Oj. No, chciałbym powiedzieć, żeby dorzucał na oba typy sobie strażną magię na wszelki wielki, ale no, nie jestem pewien, który dostał, który nie, więc tylko też rzucę. I fajnie, pokonane były to ryje, ale ten cały test Merlina znowu tu jest. Nie do końca rozumiem, co ja w ogóle z nim powinienem zrobić. Okej. Okej, dobra. P2-0. Dobra. Nie jest to trudne, a trzeba było się trochę domyśleć. Więc, no, zadowolony jestem, podoba mi się. I tak, ostatnio już widziałem, więc zaraz się tym zajmiemy. I no. Chyba to tyle będzie z tej zagadki, bo nie sądzę, żeby to było coś jeszcze. Do tej pory wszystkie zagadki tego typu zawsze były jednoelementowe, tak najłatwiej to chyba określić, więc tak. Jeśli nie ma więcej tych kamieni gdzieś, to... No, daliśmy radę. Możecie być dumni, możecie być załamani, że tak długo mi to zajęło. Daliśmy radę. Teraz będę się odebrać kolejne miejsce w ekwipunku, czy co to tam było za te testy Merlina, więc od razu to zrobimy. Eksploracja. Okej, okay, inwentarz większy. Teraz potem znowu będziemy mieć jeszcze za 9 testów Merlina kolejny inwentarz większy. Ale dobra. Nie Levioso. Czemu mi ten tab nie chce wchodzić czasami? Zresztą bez różnicy. Ważne jest to, że znalazłem tutaj kolejne balony, więc tak, trzeba będzie je pęknąć. Zanim o nich zapomnę. 5 standardowo i... Jest 5. Więc tak, to, żeby być po 5, to jest taki już klasyk, standard. Tu już się nie będzie zmieniało w tej kwestii. Ale dobra, znaleźliśmy grotę. Woda wygląda bardziej jak jakieś... całe lochy. I tym podobne, ale jak już przy tym jesteśmy, to od razu, czemu nie. Mam Alohomora 2, to się nią pobawię. Chociaż... Myślę wam, że pewnie w wolnej chwili, może nawet pod koniec tego odcinka, szybko poszukam pozostałych tych księżyców. Zrobię wam takie po prostu spotkanie z momentami, w których to znalazłem. I no, zobaczycie wtedy co i jak. Zrozumiecie, że mam, czy że nie mam tego typu. A póki co... Mamy tu jakąś właśnie grotę taką niewielką, która sobą... nie prezentuje.
Tyle nie, no coś tu musi być. Okej. Dobra, wiem. Fajne. O, i teraz tutaj jest, okej. Tyle? Wszystko, co sobą tego reprezentuje, co powiedziałbym, że jestem zawiedziony. Jeśli będzie coś jeszcze, to okej. Ale no, chyba niestety wygląda na to, że wszystko. Jeśli to mam nadzieję, że ktoś mi poinformuje o moim błędzie w postrzeganiu tej groty. A póki co miotła. No i tak. Powiedzmy, że ja sobie polatam, poszukam gdzieś zagadek Merlina. Nie, dobra, są blisko, co nawet nie trzeba ich szukać. Możemy od razu do nich iść. A, jesteśmy w jakiejś kolejnej wiosce? Chyba? Okej, dobra. Dzisiaj jesteśmy już w jakiejś wiosce, co... Mógłbym niby właśnie... Gdzieś tu coś jest! Ale nie, nie będę teraz się męczył z tym Revelio. Właśnie chciałem powiedzieć, że mógłbym niby pójść tutaj robić jakieś zadania, czy nawet tym Revelio się zajmować, ale... Jeśli mam być szczery, preferuję chyba na razie się naprawdę bawić w zagadki Merlina. Jak już po prostu jakoś tak szybciej się tym zajmę, będę miał większy wpływ, będzie potem przyjemniej. Czy co ta zagadka będzie sobie prezentować? Okej, już wiesz, wszystko wiem. Lumos. Jedynym problemem w tym momencie jest to, że w sumie kamień, do których to powinienem zanosić. Więc... Revelio, możesz mi pomóc, proszę? Dobrze, niedobrze, bo nie widać. Nawet Revelio mi nie chce pomóc. Potencjalnie muszę iść, nie wiadomo gdzie z tym... A nie, dobra, jest, jest. Nie trzeba było odchodzić aż tak dużo, więc jest okej. Okay. Dobra. Szybko się pozbędziemy tych wrogów. Już? Bo musi... Nie, dobra, tamten jeszcze żyje. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. O, i tak go pokonamy. Świetnie. Więc tak, gdzieś tutaj widziałem więcej tych motyli, potencjalnie. Niestety teraz mi gdzieś przepadły. Dobra, nie widzę ich więcej chwilowo. Nie, dobra, są, są. Lumos. Dobra, bierz Lumosa, zanoś szybko pod kamyk. Okej, dałem radę się schować. A no dobra. Jest tylko pytanie, brzmi, gdzie są... Ostatnie. Całe muchy. Czy cokolwiek to jest. Teraz się przekonamy, ale póki co... No, nie pozostaje mi nic innego jak... No, dokładnie, Petrificus Totalus. Czy mogę to ruszyć? Nie mogę. To znaczy, że trzeba po prostu bezpośrednio ten test związany z tą kamieniem. Tak, tą kamienią. No z tym głazem konkretnym aktywować, zanim będziemy mogli go ruszyć. Co na to, że jest tam bardzo blisko w pobliżu, więc nie będzie z tym problemów zbyt dużych. Okej. Dało mi się schować na szczęście. I dobrze, bo nie chcę się walczyć. Ale to jest tak, Lumos. I mam ostatniego kamienia, więc zaraz będzie już po sprawie. Całe szczęście. Okej. Test zaliczony.
To teraz pozostał tylko właśnie ten jeden, jedyny tutaj z kamieniem, który też zaliczymy po czym. Wydaje mi się, że chyba będzie można już powiedzieć pas. Jeśli chodzi o te wszystkie takie zagadki i tym podobne. Ja właśnie przecież przypadek otworzy. Ja przecież przypadek otwieram klatkę zającowi przy życiu Lachmory. W ogóle ciekawe, klatka ma jakąś tam. Dobra, to też jest opcja. Ale okej, nie ma co się teraz przejmować tym wszystkim. Są tam jakieś wrogi chyba. Wiem, że będą to błotoryje. Da. Szybko się ich pozbędziemy, na szczęście. A, i przy okazji tego jestem w stanie rozpoznać, że już mamy. Na pewno. Jeśli chodzi o dotknięcie... Wiecie, chodzi mi o dotknięcie tą całą dziką magią. Jaką dziką? Co ja mam z tą dziką magią? Oczywiście, że chodzi mi o starożytną magię. Więc tak. Szybko tutaj rzucamy jeszcze czymś takim. I po sprawie. Dobra, szybciej, szybciej. Okej. Chociaż wiecie co, chcę sprawdzić tą rzecz może jeszcze. Bo może da się to... A, nie ten przycisk oczywiście. A może dałoby się ten kamień lepiej ogarnąć. Do wiosy właśnie. Nie chcę się aż tak tam daleko biec za tym, żeby to potem tutaj przynieść. Chociaż dobra, nie jest aż tak źle, jak się pomyślałem, że mogę szybko na miotle po prostu tam się udać. Dobra, to jednak jest łatwe. Ogólnie myślałem o tym z perspektywy ręcznego wschodzenia, samodzielnie tam, ale... No, jak widać, czasami jestem jełopem, który zapomina o swoich własnych możliwościach, takich jak... Chociażby właśnie, no, nawet to, że mam miotłę. Ale okej. Jeszcze jeden strzał i powinno być po sprawie. Dobrze. Dobrze. Mamy to. Okej. No więc... Zagadek Merlina na ten moment starczy. Zadań też za dużo nie mamy, jakichś takich wyjątkowych, więc proponowałbym, żebyśmy na zwieńczenie odcinka poszli na lekcję o zwierzętach. Czemu nie? Ugoś też nie czekają z nami, aż ruszymy jakieś lekcje, więc równie dobrze możemy w końcu pójść na lekcję. Chociaż udawać, że jesteśmy grzecznymi uczniami. Nie. Bo nie ukrywajmy, no. Łamujmy się wszędzie, gdzie się da. Kradniemy jakieś posążki, które nawet nie wiadomo, czy ktoś zostawił celowo, czy są... Może po prostu jakimiś cennymi, jakimiś ozdobami, które ludzie sobie kupują. Naprawdę, nie jesteśmy dobrymi uczniami w rzeczywistości. No ale pozor trzeba zachowywać. Dobra, no więc lekcja o zwierzętach. O to i nadchodzimy. Welcome everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way. Okej, teleportujący się Dodo. Chyba to widzieliśmy gdzieś w szkole. Does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Okay, czy to jest pufek? Pay attention, please. The tongue of a puffskin can be a slippery devil. Okay. Yes, Professor. Mnie ciekawe, że jest niby z Hufflepuffa i nie mieliśmy kogoś poznać. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts.
I like to think it enriches his experience. Okej, ładne są te półki, muszę przyznać. Ciekawe, że odnosi ich baci, no ale tak. Okej, coś tam jest zepsute, ale nie przejmuj się tym, że są jakieś problemy z kodem opisowym. Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweetie, no, oczywiście, oczywiście. Why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Okej. Okay. Nie wiem, czy dobrze przeczytam, ale kukuchary? Dziwna nazwa, ale dobra. Niech i tak będzie. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Okay. Stupid thing. Okay, jak jesteście nieodpowiedzialni uczniowie. Tuss tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! Aj, kropni sam. Let's go. Taki? No trochę kot, ale nie do końca. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Okay, czyli muszę czarować szczotką. Okay. Czarowujemy szczotki, rzucamy magiczną karmą. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. Okay. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Oczywiście. Oczywiście. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beast's lesson? Ja się boję tych zwierząt? Nie, no było świetnie. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the savages in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay. A co jest? Poppy? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing.
It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Ciekawe powiedzenie. That's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Okay. Dobrze. Idziemy. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Bardzo miło. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Okej, okay, dobra. Chcesz mi pokazać tylko. We're nearly there. It's just ahead. Tylko no, taka tajemniczość czasami jest czymś ryzykownym. Stand back. Okej. Co my tu mamy? Okej. Hipogryf. No tego się nie spodziewałem tak szybko na zajęciach. Chociaż dobra, z drugiej strony to już na trzecim roku. Później, albo wcześniej. Zależy jak patrzeć. Będę je poznawać. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Okej. Okej. Okej, trzeba się ukłonić. Oczywiście. Okej, okay, ponownie, drugi raz. Też się ukłonił w naszym kierunku. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Okej, wzniosło skrzydła. Ciekawe imię. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Okej. Okay. Czyścimy skrzydełka, karmimy magicznymi chrupeczkami surwającymi. No, ciekawa sprawa. A my nadal jesteśmy brzydcy, jako postać. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Dobra. Zajęcia o zwierzętach zakończone. A wraz z nimi można powiedzieć, że zakończymy też odcinka, chyba że nagle dostaniemy lista z czymś istotnym, jakimś nowym czarem. Albo, no nie wiem, zaproszenie po ulepszenie miotły.
Oczywiście gra musi odczekać parę minut, zanim to wyślę, więc no. Jeszcze się zobaczę, co i jak z tym wszystkim. Chociaż dobra, wydaje się, że chyba wstępnie nie będą niczego dawać, więc... No cóż. Jeśli nie będą niczego dawać, to... To by chyba było na tyle. Tak, w kolejnym odcinku... Zobaczymy, co będziemy robić. Chociaż podejrzewam, że chciałbym na nim już... Delikatnie to ujmując... Skończyć raz na zawsze z posążkami. Tymi, co księżyce schowają sobie. A jak to zrobimy, to dalej się zobaczy, naprawdę. Więc tak, na razie ja tutaj sobie kończę. Pobiegam trochę po szkole, po różnych miejscach. Jak znajdę jakiś posążek, to po prostu się spotkamy w kolejnym odcinku. A na razie, jak powtarzam, trzymajcie się. Hej, hej.